Dzień dobry Państwu. Halo? Dzień dobry Państwu. Na wstępie chcę przeprosić, że kolega przewodniczący ma osobiste sprawy rodzinne i jego nie ma. Natomiast w dniu dzisiejszym na godzinę 14 przewidziana jest sesja. Otwieram 6. sesję Rady Gminy Szczytno 8. kadencji na dzień 28 marca 2019 roku. Stwierdzam prawomocność na podstawie podpisów, stwierdzam prawomocność podejmowania uchwał. Na początku chcę przywitać pana wójta, panią zastępcę, kierownika jednostek organizacyjnych gminy Szczytno. Szczególnie chciałbym przywitać nowo wybranych sołtysów. I tak, w tych sołectwach po prostu zmiana sołtysów jest, bardzo proszę, żeby się przedstawili, żebyśmy wszyscy widzieli. Sołectwo Garzyjaki, Karolina Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Sołectwo Sendańsk, Karolina Echt. Dzień dobry. Sołectwo Wały, Agata Kaczmarska. Sołectwo Nowe Gizewo, Agnieszka Kordowska. Sołectwo Zielonka, Bogusława Kwiecin. Sołectwo Nowiny, Anna Kwiatkowska. Także witam na dzisiejszej sesji sołtysów oraz panie i panów radnych. Ustalenie porządku obrad. Teraz przedstawię porządek proponowany dzisiejszych obrad. I tak, już otwarcie mamy za sobą, ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Podjęcie uchwał. I tak, uchwała numer 1 w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok. 2. W sprawie rozpatrzenia skargi pana Sławomina na działalność wójta gminy Szczytno. 3. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne. 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczytna na 2019 rok. 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Gedezyny Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno. 6. W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Zielonka, gmina Szczytno. 7. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, gmina Szczytno. 8. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029. 9. W sprawie zmian budżetu gminy Szczytno na 2019 rok. 5. Interpelacje pisemne interpelacje i zapytania radnych, 6 zapytania i wnioski w sprawy różne. Teraz przechodzimy do głosowania imiennego nad porządkiem obrad. I tak, pani Małgorzata Antosiak. Jestem za. Dziękuję. Pan Zdzisław Bogacki. Jestem za.
Pan Marcin Błaszczak. Jestem za. Pan Grzegorz Godlewski. Jestem za. Pani Jadwiga Golon. Jestem za. Edward Lenarciak. Jestem za. Sylwia Majewska. Jestem za. Sylwia Nowakowska. Jestem za. Pani Anna Rydzewska. Jestem za. Pan Krzysztof Sikorski. Jestem za. Pan Aleksander Stawiarz. Jestem za. Pan Rafał Szumny. Jestem za. Pan Henryk Kulatowski. Jestem za. Woźniak, nie. Andrzej Wróbel. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, z piątej sesji z dnia 28 lutego 2019 roku. Kto z pań i panów jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Pani Małgorzata Antosiak. Jestem za. Pan Zdzisław Bogacki. Jestem za. Pan Marcin Błaszczak. Jestem za. Pan Grzegorz Godlewski. Jestem za. Pani Jadwiga Golon. Jestem za. Pan Edward Lenarciak jest za. Pani Sylwia Majewska. Jest za. Pani Sylwia Nowakowska. Jestem za. Pani Anna Rydzewska. Jestem za. Pan Krzysztof Sikorski. Jestem za. Pan Aleksander Stawiarz. Jestem za. Pan Rafał Szumny. Jestem za. Pan Henryk Kulatowski. Jestem za. I pan Andrzej Wróbel. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do podejmowania uchwał. I tak. Uchwała Rady Gminy Szczytna z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok. Rada Gminy Szczytna uchwala, co następuje. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Szczytno na 2020 rok. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Szczytno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania? Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Pani Małgorzata Antosiak. Jestem za. Pan Zdzisław Bogacki. Jestem za. Pan Marcin Błaszczak. Jestem za. Pan Grzegorz Godlewski. Jestem za. Pani Jadwiga Golon. Jestem za. Pan Edward Lenarciak jest za. Pani Sylwia Majewska. Jestem za. Pani Sylwia Nowakowska. Jestem za. Pani Hanna Rydzewska. Jestem za. Pan Krzysztof Sikorski. Jestem za. Pan Aleksander Stawiarz. Jestem za. Pan Rafał Szumny. Jestem za. Pan Henryk Kulatowski. Jestem za. Pan Andrzej Wróbel. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego została podjęta. Uchwała Rady Gminy Szczytno z 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Sławomira wójta gminy Szczytno. Podstawa prawna, Rada Gminy Szczytno. Aha, przepraszam bardzo. To może Komisja Skarg i Wniosków. Po rozpatrzeniu skarg na działanie wójta gminy Szczytno i zapoznają się z zarzutami postawionymi w skardze. Rada Gminy Szczytno uznaje skargę za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiących załącznik numer do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Dziękuję. Kto z pań i panów jest za podjęciem tej uchwały? Pani Małgorzata Antosiak. Jestem za. Pan Zdzisław Bogacki. Jestem za. Pan Marcin Łaszczak. Jestem za. Pan Grzegorz Godlewski. Jestem za. Pani Jadwiga Golon. Jestem za. Pan Edward Lenarczyk jest za. Pani Sylwia Majewska. Jestem za. Pani Sylwia Nowakowska. Jestem za. Pan Hanna Rydzewska. Jestem za. Pan
Krzysztof Sikorski. Jestem za. Pan Aleksander Stawiarz. Jestem za. Pan Rafał Szumny. Jestem za. Pan Henryk Kulatowski. Jestem za. I pan Andrzej Wróbel. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała Rady Gminy Szczytna z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawiania części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne. Podstawa prawna: Rada Gminy Szczytna uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawiania części nieruchomości gruntowej na okres 35 lat oznaczonej jako 1. Działka ewidencyjna nr 122 położona w obrębie gminy Nowa Góra Wschodnia na rzecz dzierżawców, to jest Anety i Marcina Maciejewskich, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej. 2. Działka ewidencyjna nr 60/14 położona w obrębie geodezyjnym Korpele na rzecz dzierżawców, to jest Magdy i Paweł Antosiak, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, to jest przyłącza wodociągowego. 3. Działka ewidencyjna nr 115/93 położona w obrębie geodezyjnym Jęcznik na rzecz dzierżawcy, to jest Andrzeja Draby, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, to jest przyłącza wodociągowego. 4. Działka ewidencyjna nr 86/3 położona w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia na rzecz dzierżawców, to jest Joanny Popielarz-Dzielińskiej i Roberta Dzielińskiego, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, to jest przyłącza wodociągowego. 5. Działka ewidencyjna nr 86/3 położona w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia na rzecz dzierżawców, to jest Jolanty Popielarz-Dzielińskiej i Roberta Dzielińskiego, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, to jest przyłącza kablowego energetycznego. 6. Działka ewidencyjna nr 390 położona w obrębie geodezyjnym Szymany na rzecz dzierżawców, to jest Piotra Kortka, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, to jest przyłącza wodociągowego. 7. Działka ewidencyjna nr 1/215 położona w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Zachodnia na rzecz dzierżawców, to jest Violetti i Macieja Sucheckich, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, to jest przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. 2. Warunki dzierżawy nieruchomości określa osoba umowa. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczytna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Kto z pan i panów jest za przyjęciem tej uchwały? Pani Małgorzata Antosiak. Jestem za. Pan Zdzisław Bogacki. Jestem za. Pan Marcin Błaszczak. Jestem za. Pan Grzegorz Godlewski. Jestem za. Pani Jadwiga Golon. Jestem za. Edward Lenarczak jest za. Pani Sylwia Majewska. Jestem za. Pani Sylwia Nowakowska. Jestem za. Pani Hanna Rydzewska. Jestem za. Pan Krzysztof Sikorski. Jestem za. Pan Aleksander Stawiarz. Jestem za. Pan Rafał Szumny. Jestem za. Pan Henryk Kulatowski. Jestem za. I pan Andrzej Wróbel. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała Rady Gminy Szczytno z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno. Podstawa prawna: Rada Gminy Szczytno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno, uchwalonego uchwałą nr 30/185/09 Rady Gminy Szczytno z dnia 4 marca 2009 roku. Paragraf 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obrębu obszaru objętego projektem zmian planu. Paragraf 3. Celem sporządzenia zmiany planu miejscowego jest konieczność zapewnienia terenu z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej wynikającej z potrzeby zgłoszonej przez mieszkańców. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczytno. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie w dzień podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Pani Małgorzata Antosiak. Jestem za. Pan Zdzisław Bogacki. Jestem za. Pan Marcin Błaszczak. Jestem za.
Pan Grzegorz Godlewski. Jestem za. Pani Jadwiga Golon. Jestem za. Edward Lenarczyk jest za. Pani Sylwia Majewska. Jestem za. Pani Sylwia Nowakowska. Jestem za. Pan Hanna Rydzewska. Jestem za. Pan Krzysztof Sikorski. Jestem za. Pan Aleksander Stawiarz. Jestem za. Pan Rafał Szumny. Jestem za. Pan Henryk Ulatowski. Jestem za. Pan Andrzej Wróbel. Jestem za. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Szczytno z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczytno na 2019 rok. Podstawa prawna: Rada Gminy Szczytno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczytno na 2019 rok, stanowiący załącznik numer do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczytno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z panów, z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Pani Małgorzata Antosiak. Jestem za. Pan Zdzisław Bogacki. Jestem za. Pan Marcin Błaszczak. Jestem za. Pan Grzegorz Godlewski. Jestem za. Pani Jadwiga Golon. Jestem za. Edward Lenarczyk jest za. Pani Sylwia Majewska. Jestem za. Pani Sylwia Nowakowska. Jestem za. Pani Hanna Rydzewska. Jestem za. Pan Krzysztof Sikorski. Jestem za. Pan Aleksander Stawiarz. Jestem za. Pan Rafał Szumny. Jestem za. Pan Henryk Ulatowski. Jestem za. I pan Andrzej Wróbel. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Uchwała Rady Gminy Szczytno z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Zielonka, gmina Szczytno. Podstawa prawna: Rada Gminy Szczytno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Zielonka, gmina Szczytna, gmina Szczytno, uchwalona uchwałą numer 51/370/2014 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Paragraf 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem zmiany planu. Paragraf 3. Celem sporządzania zmiany planu miejscowego jest konieczność wprowadzenia korekty zapisu obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji projektowanych budynków względem dróg wewnętrznych, jak również zmiany przeznaczenia terenu. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczytno. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Pani Małgorzata Antosiak. Jestem za. Pan Zdzisław Bogacki. Jestem za. Pan Marcin Właszczak. Jestem za. Pan Grzegorz Godlewski. Jestem za. Pani Jadwiga Golon. Jestem za. Edward Lenaciak jest za. Pani Sylwia Majewska. Jestem za. Pani Sylwia Nowakowska. Jestem za. Pani Hanna Rydzewska. Jestem za. Pan Krzysztof Sikorski. Jestem za. Pan Aleksander Stawiarz. Jestem za. Pan Rafał Szumny. Jestem za. Pan Henryk Kulatowski. Jestem za. Pan Andrzej Wróbel. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała Rady Gminy Szczytno z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, gmina Szczytno. Podstawa prawna: Rada Gminy Szczytno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe Gizewo, gmina Szczytno, uchwalono uchwałą nr 30/84/09 Rady Gminy Szczytno z dnia 4 marca 2009 roku. Paragraf 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem zmiany planu. Paragraf 3. Celem sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania jest konieczność uregulowania dostępu do drogi publicznej terenom mieszkalnym. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczytno. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Pani Małgorzata Antosiak. Jestem za.
Pan Zdzisław Bogacki. Jestem za. Pan Marcin Błaszczak. Jestem za. Pan Grzegorz Godlewski. Jestem za. Pani Jadwiga Golon. Jestem za. Edward Lenarczak jest za. Pani Sylwia Majewska. Jestem za. Pani Sylwia Nowakowska. Jestem za. Pani Hanna Rydzewska. Jestem za. Pan Krzysztof Sikorski. Jestem za. Pan Aleksander Stawiarz. Jestem za. Pan Rafał Szumny. Jestem za. Pan Henryk Kulatowski. Jestem za. I pan Andrzej Wrubel. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała Rady Gminy Szczytno z 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytno na lata 2019-2029. Podstawa prawna. Rada Gminy Szczytno uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 28 grudnia 2018 roku nr 3/35/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytno na lata 2019-2029 zmienianej uchwałami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 3/35/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytno na lata 2019-2029 pozostają bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczytno. Paragraf 4. Punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Pani Małgorzata Antosiak. Jestem za. Pan Zdzisław Bogacki. Jestem za. Pan Marcin Błaszczak. Jestem za. Pan Grzegorz Godlewski. Jestem za. Pani Jadwiga Golon. Jestem za. Edward Lenarczyk jest za. Pani Sylwia Majewska. Jestem za. Pani Sylwia Nowakowska. Jestem za. Pani Hanna Rydzewska. Jestem za. Pan Krzysztof Sikorski. Jestem za. Pan Aleksander Stawiarz. Jestem za. Pan Rafał Szumny. Jestem za. Pan Henryk Kulatowski. Jestem za. I pan Andrzej Wrubel. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I przechodzimy do zmiany w budżecie. Uchwała Rady Gminy Szczytno z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Podstawa prawna. Rada Gminy Szczytno uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 28 grudnia 2018 roku nr 3/36/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2019 rok zmienianej uchwałami wprowadza się następujące zmiany. 1. Paragraf 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 46 918 zł i po zmianach wynosi 52 814 058 zł 33 groszy. 2. Paragraf 2 ustęp 1. Dokonuje się zmian wydatku budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 107 630 zł i po zmianach wynosi 55 4 617 zł 15 groszy. 3. Paragraf 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Wydatki inwestycyjne na, w 2019 roku w wysokości 4 367 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 4. Paragraf 2 ustęp 3 otrzymuje brzmienie. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 362 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Paragraf 2 ustęp 4 otrzymuje brzmienie. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych z jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowiąc załącznik nr 5. 6. Paragraf 3 ustęp 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 190 558,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 1. kredytów w kwocie 1 milion złotych, 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 190 558,82 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Paragraf 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Przychody budżetu w wysokości 5 471 349,68 zł. Rozchody w wysokości 3 280 780,86 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Paragraf 7 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, wydatków nimi finansowanych, dochody 594 247 zł, wydatki 594 247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 3/36/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytno na 2019 rok pozostają bez zmian. Paragraf 3 punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje roku budżetowym 2019. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przechodzimy do głosowania nad sprawie zmian w budżecie gminy Szczytno. Kto z pań i panów jest za podjęciem tej uchwały? Pani Małgorzata Antosiak? Jestem za. Pan Zdzisław Bogacki? Jestem za. Pan Marcin Błaszczak? Jestem za. Pan Grzegorz Godlewski? Jestem za. Pani Jadwiga Golon? Jestem za. Edward Lenarczyk jest za. Pani Sylwia Majewska? Jestem za. Pani Sylwia Nowakowska? Jestem za. Pani Hanna Rydzewska? Jestem za. Pan Krzysztof Sikorski? Jestem za. Pan Aleksander Stawiarz? Jestem za. Pan Rafał Szumny? Jestem za. Pan Henryk Kulatowski? Jestem za. Pan Andrzej Wróbel? Jestem za. Dziękuję. Jesteśmy po podejmowaniu uchwał. Przechodzimy do punktu 5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Nie ma. Przechodzimy do punktu 6. Zapytania, wnioski i sprawy różne. Proszę bardzo. Teresa Sierokowska, przewodnicząca Rady Leśnej Dworze. Ja mam pytanie tutaj do uchwały w punkcie 4 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sojeckiego. Chciałam prosić o wyjaśnienie, czy to chodzi o to, że tych pieniążków od 2020 roku nie dostaniemy na sołectwa? Czy może chodzi o sposób rozliczenia, tak? No bo nie ukrywam, że te pieniądze nie są duże, ale nawet jest skromne tam imprezy w roku. Nie, to jest innego. Jest fundusz sołecki. Czy coś takiego słyszeliście państwo? Panie i panowie sołtysi o funduszu sołeckim? Już od lat, ja nie pamiętam w tej chwili, ale bodajże od 6, od 8. I ten czas teraz, miesiąca marca do końca, rady muszą się wypowiedzieć, czy taki fundusz sołecki będzie tworzony na kolejny budżet, czy też nie. No i w naszym przypadku od samego początku jest tak, że nasza Rada Gminy Szczytno nie wyraża tego funduszu sołeckiego.
Co to jest ten fundusz sołecki? To są środki, które są zabezpieczone w budżecie na poszczególne sołectwa i są wydawane przez sołectwa na zadania, własne zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. A ponieważ to w większości te zadania własne wykonujemy no my poprzez, poprzez urząd, w związku z tym od zawsze rada no, takich uchwał nie podejmowania o tworzeniu funduszu. Natomiast wszystko to, co było w tym roku 2018, niezapisane w budżecie na rok 2019 dla sołectw, to te pieniądze są w budżecie, prawda? Po prostu, gdyby ten fundusz powstał, szanowni państwo, no to prawdopodobnie inaczej by wyglądał budżet, tak? Bo z tych pieniążków z funduszu sołeckiego, no można robić wszystko to, co dzisiaj robią samorządy, tylko w większości robiłyby to rady sołeckie. Rady sołeckie no, z mieszkańcami, tak? Proszę. A to zostaje. To oczywiście to co było tej pory, to zostaje. A my, no tak jak państwu powiedziałem, uchwały do końca miesiąca marca, my samorządy wolnomyślne musimy podjąć. Czy tworzymy takie fundusze sołeckie, czy nie tworzymy. W przypadku gminy Szczytno od samego początku powstania funduszu sołeckiego ten fundusz nie był tworzony. Zresztą myślę, że tutaj panie, panowie sołtysi, którzy pełnią kadencję od lat wcześniejszych, ja na ten temat rozmawiałem. Pamięcią sięgnę. Proszę, pamiętać. Ja dzisiaj powiedziałem na wspólnych komisjach do Rady, do Wysokiej Rady, że jeżeli będzie taka potrzeba, bo teraz są wybory sołtysów, prawda? Zostaną wybrani sołtysi do 8 kwietnia. Popracują tutaj wspólnie z swoimi radnami, z nami, tak, do końca tego roku, jeżeli uznają wspólnie razem ze swoimi przedstawicielami w Radzie, że taki fundusz oczywiście byłby potrzebny w sołectwie, nie widzę przeszkody, żeby go na następny rok, czyli na rok 2021 utworzyć. Tak? Tylko, że na pewno no, trzeba się liczyć z tym, że no, gro obowiązków dotyczące tego funduszu no trzeba wziąć na siebie, tak? Czyli no te... Nie no, może ja nie zrozumiałam. Chodziło o to, że jak napisano, że nie wyrażenia zgody, to... Ja myślę, że no, o tym funduszu sołeckim dość ale to na... no, dawno się o tym mówi, prawda? I jedne samorządy już te, które wiecie, tworzyły, teraz z tego występują, te, które nie tworzyły nigdy, teraz go tworzą. Czy to jest złe, czy dobre dla lokalnej społeczności? No, szanowni państwo, nie powiem, ale jeżeli chodzi o to, żeby do tej miejscowości coś tam co roku trafiało w postaci, nie wiem, zakupu jakiejś siłowni plenerowej, czy ustawienia latarni, prawda, czy i, no, jakieś różnej mniejszej, większej inwestycji, to no, my staramy się, mam tu na myśli władze gminy, tak, żeby do każdej miejscowości co roku coś tam trafiało. Ja podkreślam, że gdyby ten fundusz został utworzony, to te pieniążki no, nie mogą trafić na inny cel, tylko na te zadania, które wynikają z ustawy o samorządzie gminy. Tak. Ale ja myślę, że takie spotkanie zorganizujemy z nowymi, no w większości, no, ze wszystkimi, tak? I tak na luźno sobie, spokojnie na ten temat porozmawiamy. Ja nie mam nic przeciwko utworzeniu takiego funduszu, tylko że musimy sobie zdawać sprawę, że większość no, tych zadań papierkowych trzeba wziąć na siebie. Bardzo proszę, pani sołtys. Agnieszka Kordowska, Nowe Kizewo. Panie wójcie, chciałam się spytać, co z tymi naszymi drogami, ponieważ od 21 marca sprzęt został zabrany i rano wyjeżdżałam 7.30 do pracy, sprzętu nie było. Jest to rozpoczynane i także jestem ciekawa, kiedy to ja nie też. Końca. Ja z tego sobie miało to być zakończone ja do końca marca. Mamy dzisiaj 20. Panie, ja też jestem ciekawy, kiedy to będzie zakończone.
Ja na takie już dzisiaj na pytanie odpowiadałem, zadane przez panią radną, bo muszę pani powiedzieć, że pani radna naprawdę dba o to. Od samego początku, kiedy została. Ale no to się umówmy tak. Albo będzie jedna pani pytać i będziemy odpowiadać, albo wszyscy mieszkańcy z osobna będą pisać jakieś pismo i będę odpowiadał. Na ile mogę, na tyle staram się odpowiedzieć. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Została podpisana umowa z wykonawcą. I szanowni państwo, do czasu, kiedy wykonawca nie rozwiąże umowy, czy też my jako tutaj druga strona, tak będzie trwało. I nie chciałbym dzisiaj rozwiązać umowy, bo już tutaj tłumaczyłem na wspólnych komisjach, że po prostu będzie nas to drogo kosztowało, tak? Ja bym chciał, szanowna pani sołtys, żeby ta robota została skończona w terminie, w tym wyznaczonym z umowy i tak bym chciał. Szanowni państwo, przez te lata, kiedy jestem wójtem gminy, drugi taki przypadek nas spotkał, tak? Pierwszy to było w Rudce, rozbudowa szkoły, no a teraz jest ten przypadek, tutaj przykład przebudowy drogi w miejscowości Wielizego. Chciałbym, żeby to się naprawdę jak najszybciej skończyło, ale kiedy to się skończy, nie wiem. Na ile mogłem, dzisiaj tłumaczyłem tutaj i odpowiadałem pani radnej. Bardzo słusznie, że państwo o to pytacie, tylko ja nie mam komu zadać tego pytania. No tak, panie wójcie, ale nie wiem, no akurat koło mnie w środę. Ale ja wiem, ja wszystko wylane, wiem. No, ale jest taki uskok, że nie. No dobrze, no ale to pani powie, to co ja mam pani odpowiedzieć? Powiedzieć, że jutro skończę, to będę pani okłamał. A jak wiem, że za miesiąc skończę, też pani okłamie. A jak wiem, za półtorej roku, też pewnie nie będę w porządku. My czekamy od sierpnia. Nie tylko wy czekacie, szanowni państwo, na terenie naszej gminy do przebudowy jest około jeszcze i więcej dróg. I nie tylko wy czekacie. Myślę, że inne miejscowości, które byłyby w takiej sytuacji jak państwo dzisiaj, wasza miejscowość, byłyby przeszczęśliwe, bo czekałyby na, no, też z jakąś tam niecierpliwością na przebudowę tych dróg. Pracowali w tej firmie, dostali po 1100 i poszli. Ale ja się nie chcę za firmę tłumaczyć, bo ja nie wiem, jaka jest tam organizacja, dlaczego to się dzieje. Ja nie wiem, no po prostu nie wiem. Szanowni państwo, my, samorządy, związujemy się umową, tak? Jeżeli firma nie rozwiąże umowy, a tam jest taki zapis odpowiedni, może to zrobić samorząd, tak? Ale póki co ja nie jestem dzisiaj, szanowni państwo, przekonany do tego, żeby rozwiązać tę umowę, bo za dużo stracimy na to. I bardzo bym prosił, żeby więcej, nie wiem, nie pytać mnie o to, bo ja nie wiem, czy państwu odpowiedzieć. No. Czekajmy, że cierpliwości, a zakończą się roboty budowlane na drogach w Leśnym, przepraszam, w Nowym Giezeli. Przekazaliśmy plac budowy, dzisiaj my tam nie mamy i dzisiaj my tam nie mamy wstępu na ten plac budowy, tak? Tak jest. Tak wiem, ale nawet jak rozmawiałam z panem Markiem Godleskim, to powiedział, że stan naszych dróg jest naprawdę bardzo zły. Proszę pani, dzisiaj stan dróg gruntowych na terenie naszej gminy, nie tylko naszej gminy, ale wszędzie tam, gdzie występują drogi gruntowe, po zimie jest zły. Jeździmy, tak, drodzy panie, panowie sołtysi? No tak jest. Nie jesteście jedyną miejscowością, że... Pani sołtys, czy ktoś pani mówi, że pani ma równać? No ale łopatą? Wjechać... Nie możemy tam wjechać. Proszę pani, ja nie mieszkam na Księżycu, ja też mieszkam na terenie gminy. I też do mnie jest droga w tej chwili taka jak w większości, dojazdowa droga jak w większości do miejscowości wszystkich na terenie naszej gminy. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Sołtysi, rozłożone są u Państwa na stole naszym takie plakaty promujące badania mamograficzne. Dodatkowo jest obwieszczenie na naszej stronie internetowej. Bardzo bym prosiła, żebyście państwo przekazali paniom w wieku 50 do 65 roku, żeby skorzystały z tego badania. Jest to bardzo ważne. Profilaktyka. Jeżeli ktoś jeszcze z państwa chciałby taki plakat, żeby u siebie w miejscowości powiesić na tablicy tradycyjnej, to proszę się zgłosić do biura rady. Jeżeli ktoś by chciał w formie elektronicznej, żeby przesłać pliki, zamieścić na swoim Facebooku, czy sołeckim, czy prywatnym, to też bardzo proszę do biura rady, pan nasz informatyk przerzuci taki plik do państwa na pocztę elektroniczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No.
Ja jeszcze tylko jedno zdanie na temat dróg, bo tutaj nie ma kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który w tej chwili wykonuje wszystkie te zadania na drogach, no, które zadania z kolei mają gminy. Równiarka, szanowni państwo, jest w terenie. Nie? Tylko że teren dość duży, tych dróg jest bardzo dużo. Nie da się w jeden dzień czy w dwa dni objechać i zrobić porządku na drogach. Tego się po prostu nie da. Zakupiliśmy też koparkę, tak, która na pewno też będzie wspomagała równiarkę. Na ile będzie to możliwe, to w takim szybkim terminie, będziemy chcieli to wykonywać. Ja mam prośbę do państwa, panów sołtysów, do Wysokiej Rady. Proszę o cierpliwość. Na tyle, ile możemy, stać nas finansowo, na tyle będziemy starali się utrzymać te drogi tak, żeby były przejezdne. Proszę państwa, żebyśmy tutaj dysponowali budżetem, nie wiem, 300 milionów złotych, to w ciągu tej pięcioletniej teraz kadencji wykonalibyśmy drogi bitumiczne, nie byłoby żadnego problemu, ale póki co tak nie jest, szanowni państwo. Tak nie jest. Mamy dzisiaj wydatki, szanowni państwo, ważne i ważniejsze, a te najważniejsze to jest bieżące utrzymanie. Szanowni państwo, chociaż było świat. I tu są dość duże koszty, na wszystko są pieniądze, drodzy państwo, tylko akurat na oświatę tak do nas w 100%, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, nie trafiają. Ale temat dróg, prosiłbym, szanowni państwo, o cierpliwość, nie pytajcie, spytaliście raz, spytaliście po ileś tam razy, wiem, że nowa pani sołtys dzwoniła do wykonawcy, więcej pani ode mnie usłyszała, co ode mnie? No nie, no. No to dajcie. Wykonawcę do końca marca. No. Czy jeszcze jakieś sprawy różne są? Przechodzimy do różnego. Na jutro przechodzimy. Zamykam 6. sesję Rady Gminy Szczytno. Mogłeś to wcześniej zrobić.